Po wakacyjnej przerwie we wrześniu odbyła się szósta eliminacja RSMP, 42. Międzynarodowy Rajd Wisły. Rajd będący tradycyjnie jedną z eliminacji Euro Rally Trophy, rozgrywek kierowców amatorów. Panie Robercie, jak jest przygotowany samochód na Rajd Wisły? Jest to rajd bardzo trudny i długi. Słyszałem, że robiliście poważne testy z tym samochodem. Czy coś jest w końcu poprawione? Jak ten samochód się spisuje teraz? Jest poprawiony, zmienialiśmy elektronikę. Znaczy, z tymi testami to może przesada, ale zmienialiśmy elektronikę i przygotowaliśmy go już typowo zawieszeniowo pod kątem tego rajdu. Z poprzednich 2 lat po prostu doświadczenia wykorzystaliśmy. Twardości i wysokość zawieszenia stricte na ten rajd jest ustawiona i zawodnicy też są ustawieni na ten rajd. Rajd Wisły ostatnimi laty był dla Was szczęśliwy. Jak Pan myśli, jak będzie w tym roku? Czy uda się pokonać Pawła Przybylskiego? Bardzo byśmy chcieli, ale to jest bardzo trudne zadanie i myślę, że zobaczymy jutro, tam chyba o 2 czy 3 na mecie. Po latach baza rajdu powróciła do Wisły. Rajd składał się z 2 etapów, liczących łącznie 24 odcinki specjalne. Zaraz po starcie kilku pierwszych zawodników piękna słoneczna pogoda zamieniła się w ulewę. Wiele załóg nie przewidziało nagłego załamania pogody i wysłało serwisy z ogumieniem deszczowym dopiero za 2 odcinek, wskutek czego przejazd pierwszych OS-ów na sylikach przyniósł im poważne straty. Pawła Przybylskiego deszcz zaskoczył na starcie do 2 odcinka specjalnego. Jazda w deszczu na oponach bez bieżnika dała ponadminutową stratę. W podobnej sytuacji znalazł się Bogdan Hej. Również i on wyruszył na trasę OS-2, mając na kołach sliki. Przez to czas, jaki na tym odcinku uzyskał Helling, był równy czasom klasy Cinquecento. Druga załoga Toyoty, Krzysztof Kołowczyk i Maciej Wisławski, poinformowana o sytuacji pogodowej przez swoich wcześniej jadących kolegów, zmieniła koła w odpowiednim momencie. Dzięki temu Kołowczyk i Wisławski obejmują prowadzenie w rajdzie. Awaria skrzyni biegów ponownie wyeliminowała Wiesława Steca i Macieja Maciejewskiego. Na 6. odcinku specjalnym Andrzej Chojnacki jedzie zbyt szybko. Na jednym z zakrętów eskort uderza w krawężnik. Na skutek uderzenia ukręca się półoś i Chojnacki po raz drugi w tym roku wycofuje się z rajdu. Kolejni pechowcy Maciej Kołomyski i Sławomir Łuba rozbijają pod koniec etapu swojego Forda Sierra. Na 2. miejscu w rajdzie znajdują się Robert Gryczyński i Tomasz Rybosz na N-grupowym Fordzie Sierra. Udaje im się nawet wygrać 2 odcinki specjalne. Mieszkający w Bielsku Białej Mariusz Ficoń na pamięć zna odcinki 1. etapu. Dzięki temu plasuje się wysoko w klasyfikacji generalnej. Andrzej Koper z Jakubem Roczkowskim znajdują się poza 1. dziesiątką, mimo że ich Renault porusza się po odcinkach bardzo dynamicznie. Większa część 1. etapu rozgrywała się w nocy. Paweł Przybylski na jego mecie melduje się jako 3. Utrzymanie tego miejsca do końca rajdu zapewni mu Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej jeszcze przed ostatnią eliminacją. Liderami rajdu nadal są Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski na N-grupowej Toyocie. Waldemar Doskocz jest na 3. miejscu w klasie A7, 19 sekund za Bogdanem Heringiem. Piotr Świeboda na Oplu Kadecie wygrywa 2 odcinki specjalne. Dzięki tak dobrej jeździe prowadzi w klasie przed Heringiem i Doskoczem oraz jest na sensacyjnym 4. miejscu w generalce. W klasie A6 prowadzi załoga Poloneza Artur i Maciej Wodniak. Tuż za ich agrupowym Polonezem plasują się Jerzy Dyszy i Krzysztof Różański na Peugeotie 205 Rally. Na 2. dzień zawodnikom pozostało jeszcze do przejechania 12 OS-ów. Prowadzący po 1. etapie Krzysztof Kołowczyk z Maciejem Wisławskim kilka razy kręcą efektowne bąki. Zdarzają im się także pobyty poza drogą. Właśnie dlatego spadają z 1. na 3. pozycję, chociaż ich piękna, szybka jazda dawała dobre czasy na poszczególnych odcinkach.
Rewelacyjnie jadący Robert Gryczyński i Tomasz Rybosz po kilku wygranych odcinkach wychodzą na prowadzenie w rajdzie. Niestety na 19 odcinku defekt opony powoduje 90-sekundową stratę, w wyniku której ostatecznie zajmują drugie miejsce, odnosząc jednak duży sukces. Paweł Przybylski z Krzysztofem Gęborysem również jechali bardzo szybko. Gdyby Gryczyński nie przebił opony, prawdopodobnie nie udałoby im się go wyprzedzić. Tym razem to załoga Toyoty miała nieco więcej szczęścia i dzięki temu wygrała rajd Wisły. Piotr Świeboda i Malina Wiechowska uplasowali się na drugim miejscu w klasie A7 i siódmym w klasyfikacji generalnej. Być może byłoby jeszcze lepiej, ale Opel z Żywca wylatuje z drogi na jednym z odcinków i traci sporo cennych sekund. Mariusz Picon i Marek Skrobot nie kończą rajdu na skutek awarii skrzyni biegów i silnika w ich eskorcie. W samochodzie Piconia pracował silnik z auta treningowego, ponieważ tuż przed rajdem podczas testów poważnej awarii uległ silnik rajdówki. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczyli Dariusz Wirkijowski i Marcin Augustyn. Do samego końca chcieli jeszcze poprawić swoją pozycję i chyba dlatego z ostatniego OS-u zjechali na trzech kołach. Odrabiający straty z pierwszego dnia Bogdan Hering z Barbarą Stępkowską przesunęli się na czwartą pozycję. W klasie A7 ponownie byli najszybsi. Tym samym już na rajdzie Wisły zapewnili sobie tytuły wicemistrzów w klasyfikacji generalnej i mistrzostwa w klasie i klasyfikacji o Puchar PZMOT-u. Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon nie kończą rajdu Wisły. W ich samochodzie psuje się skrzynia biegów. Za to na mecie znalazł się eskort Romualda Hałasa i Zbigniewa Atłowskiego. Zawodnicy ci zajęli ósmą pozycję. Ponieważ rajd Wisły był ostatnią eliminacją EuroRally Trophy, tutaj zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w tych zawodach. Na rajdzie Wisły najszybszym zawodnikiem EuroRally Trophy był Niemiec, Dirk Lehmann na Volkswagenie. Natomiast całość rozgrywek wygrał François Werl z Francji. Robert Kępka wycofuje się na tym samym odcinku, na którym zakończył jazdę jego kolega z zespołu, Waldemar Doskocz. W Renault Kępki urywają się poduszki pod silnikiem. Andrzej Koper z Jakubem Roczkowskim zajęli 10. miejsce, w klasie 4. pozycja. Klasę N3 po wycofaniu się Kępki wygrali Janusz Kulik i Dariusz Burka, zapewniając sobie tym samym wicemistrzostwo Polski. Peugeotem 309 GTI jechali drudzy w N3, Jacek Jerszina i Andrzej Białowo. Trzecie miejsce w klasie A8 przypadło Markowi Sadowskiemu i Dariuszowi Dekuczyńskiemu na Toyocie Selice. Jarosław i Henryk Pinelec na Oplu Astrze. W klasyfikacji krajowej klasy N3 trzecia pozycja. Tuż za nimi znaleźli się Michał Rej i Robert Bromke na Nissanie Sunny GTI. Artur Wodniak i Maciej Wodniak utrzymali prowadzenie w klasie A6. Polonez tym razem był niezawodny. Do tyłu.
Jerzy Dyszy i Krzysztof Różański do załogi Poloneza stracili ponad minutę i zajęli drugie miejsce w A6. Między innymi dzięki zwycięstwu w klasie N2 na rajdzie Wisły Damian Gielata został w tym roku wicemistrzem Polski. Na trzecim miejscu w klasie A6 rajd Wisły ukończyli Marek Nawarecki i Wojciech Więcek. Janusz Damentko i Joanna Zwolińska na Toyocie Corolli. Druga pozycja w N2. W klasie A FSM najszybciej jechali Wojciech Gruszczyński i Tomasz Kubacki. Klasę Cinquecento ponownie wygrał Jacek Sikora przed Piotrem Gadomskim. Poprzedni rajd dolnośląski był pierwszą eliminacją mistrzostw Polski i rozegrał się w zimowej scenerii. Teraz na Dolnośląskim zapadną ostateczne rozstrzygnięcia w walce o tytuły mistrzowskie w grupach i w klasach. Macie dość ciekawą sytuację punktową w swojej klasie. Jest to ostatnia eliminacja, która prawdopodobnie zadecyduje o tytule mistrzowskim w grupie N i w klasie N4. Tak, nie da się ukryć, że właśnie ten rajd o tym będzie decydował. Na pewno będziemy walczyć, żeby zwyciężyć, bo po to się jeździ w rajdach. A jaki będzie wynik, to trudno w tej chwili mówić. Kogo się najbardziej obawiasz? Szansę ma jeszcze na Mistrzostwo Polski Andrzej Chojnacki. Nie, przede wszystkim Andrzej, bo Andrzej prowadzi w tej chwili klasyfikacji. I w zasadzie, jeżeli dojedzie jako pierwszy, to wygra, a ewentualnie jeżeli my wygramy, to wtedy jest nasze mistrzostwo. Także sytuacja jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o tą sytuację. Chociaż nie ukrywam, że gdybyśmy w ogóle nie ukończyli rajdu, a wygrałby Robert Gryczyński, wtedy Robert byłby w klasie wicemistrzem Polski, ale już nie w grupie. Także sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jest to ostatnia eliminacja. Wszyscy zadają pytania o przyszły sezon. Jak to będzie w pańskim wypadku? Trudno powiedzieć. Na pewno w tej chwili wiemy, że mamy dobrze przygotowany samochód grupy N. Albo będziemy jeździli tym samochodem w grupie N, albo staramy się wsiąść do samochodu grupy A. Byłby to również Escort Cosworth, przy czym w tej chwili proszę nie traktować tego jako deklarację moją w przyszłym roku grupa A. Nie, na to jest potrzebny bardzo duży budżet. Załóżmy, że mamy w tej chwili połowę, jeśli uda się zorganizować poważniejszy budżet, wtedy będzie grupa A. Bardzo nas na to namawia firma, która nam przygotowuje samochód w Holandii. Zdeklarowali się, że mogliby dobry samochód grupy A przygotować. Chętnie bym wsiadł w grupę A. Nie mam żadnych planów. Ja wsiadłem ten samochód w zasadzie na prośbę pana Krupy. I tam się rozpędzam, o tak bym to określił, ale żadnych planów nie mam. Nie jestem, że tak powiem, zaangażowany uczuciowo w żaden model samochodu. Jeżeli już, to w Subaru. A jak się pan samochodem Renault Clio jeździ? Jak pan go ocenia? Na pewno jest to samochód, którym trzeba się nauczyć jeździć. To znaczy na pewno sezon potrzeba na zrozumienie tego samochodu. Golf był dużo lepszym samochodem, w sensie bezpieczniejszym takim samochodem, który się w miarę łatwo prowadził, ale też straciłem sezon, żeby się nim nauczyć jeździć. Na tym pomału już zaczynam wiedzieć, o co chodzi. Ale ten samochód szybszy od Golfa, ale taki nieprzyjemny w prowadzeniu.
Rajd Dolnośląski miał zadecydować o Mistrzostwie Polski w klasyfikacji sponsorów. O jego zdobycie walczyć będą zespoły Renault Polska oraz Aquila Rally. Pierwszy etap rajdu liczył tylko dwa odcinki specjalne, w tym Super OS rozegrany na ulicach Kłodzka. Pozostałe 15 OS-ów składało się na dłuższy, drugi etap. Pierwszy odcinek zgromadził dużą liczbę widzów. Jadący jako pierwszy Paweł Przybylski z Krzysztofem Gęborysem wygrywają obydwa OS-y pierwszego etapu. Jest to już prawdopodobnie ostatni rajd wysłużonej Toyoty Celiki GT4. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska w tym sezonie zdobyli już wszystko, co możliwe. Tak więc w rajdzie dolnośląskim mogą powalczyć, nie będąc pod presją ukończenia imprezy. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim odcinku specjalnym uzyskali świetny trzeci czas. Krzysztof Hołowczyk i Maciej Wisławski nie mają tak komfortowej sytuacji jak Przybylski czy Hering. Tytuły w grupie N i klasie N4 są jeszcze sprawą otwartą. Obydwa OS-y pierwszego etapu Krzysztof Hołowczyk pojechał wyśmienicie, plasując się na drugim miejscu ze stratą 23 sekund do Pawła Przybylskiego. Robert Herba i Artur Skorupa tego sezonu nie zaliczą do najbardziej udanych. Awarie samochodu trapiące ich przez niemal cały sezon pozbawiły załogę Nissana szans na dobry wynik w klasyfikacji końcowej Mistrzostw Polski. Przejazd pierwszego odcinka Robert Herba rozpoczyna chyba trochę zbyt nerwowo. I po pierwszym etapie jest dopiero 11. Drugim tego dnia odcinkiem był OS Wojtusz Młynów, który w większości pokrywał się ze znanym z rajdu Polski odcinkiem specjalnym ze Żdanowa. Dobrze rozpoczęli jadący N-grupowym Mitsubishi Galant VR4 Wiesław Stec i Maciej Maciejewski. Pierwszy etap kończą na 6. miejscu. Drugie A-grupowe Renault Clio prowadzą Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon. Walczą w tym rajdzie o wicemistrzostwo Polski w klasie A7 oraz o utrzymanie się na liście priorytetowej. Andrzej Chojnacki i Piotr Namysłowski. W pierwszej części sezonu byli bezkonkurencyjni w grupie N. Nieudane rajdy Karkonoski i Wisły spowodowały, że muszą ciężko walczyć z Krzysztofem Hołowczycem o punkty na ostatniej eliminacji. Maciej Kołomyjski i Sławomir Łuba pierwszy odcinek kończą na 6. miejscu. Po pierwszym etapie zajmują 7. pozycję ex aequo z Andrzejem Chojnackim. Piotr Świeboda wygrywa dwa pierwsze odcinki ze swoim konkurentem do wicemistrzostwa w klasie A7 Waldemarem Doskoczem o 8 sekund. Andrzej Koper i Jakub Mroczkowski plasują się bardzo wysoko. Na pierwszym odcinku mają 4. czas, na drugim 6. O Mistrzostwo Polski w klasie A6.